Szanowni Państwo, nazywam się Anna Mrowiec, jestem wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Chrzanowie. Złożyłam do budżetu obywatelskiego projekt ogrodu sensorycznego, który chcemy stworzyć przy naszej szkole. Będzie to miejsce potrzebne wszystkim dzieciom, nie tylko dzieciom ze szkoły, ale również dzieciom z osiedla. Szczególnie ważne będzie to miejsce dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ogrodzie sensorycznym dzieci będą mogły poczuć, posmakować, powąchać, podotykać, również usłyszeć. Mamy zamiar stworzyć dużą liczbę rabatek z różnymi roślinami, z ziołami. Również mamy zamiar stworzyć dzwonki wieńczne, cymbały. Chcemy również stworzyć ścieżkę sensoryczną, po której dzieci będą mogły boso chodzić i czuć piasek, czuć kamyczki, czuć muszelki. Jest to dla nas bardzo ważne. Ogród sensoryczny będzie pełnił ogromną rolę społeczną, ponieważ w obecnych czasach pozwoli oderwać się dzieciom od smartfonów, telewizorów, komputerów i będą mogły spędzić czas na świeżym powietrzu i na łonie przyrody. Bardzo serdecznie proszę wszystkich Państwa o głosowanie na nasz projekt nr 3, ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 1.